Bueno. Dzień dobry. Witam wszystkich, drodzy przyjaciele. Porozmawiamy teraz tak po prostu. Nie będziemy używali żadnych moderatorów. Będziemy rozmawiali tylko my, Adam i ja. To taka przyjacielska rozmowa na temat sytuacji, która jest dla nas wszystkich ważna. Ale nie będziemy nadawali temu żadnej rangi akademickiej, dlatego że takie są okoliczności. Adam Michnik to jedna z najważniejszych postaci w europejskiej demokracji. W swej młodości, w latach 60., w 68. zaczął już walczyć przeciwko komunizmowi w Polsce. Był jednym z bohaterów opozycji, którzy doprowadzili do demokracji w Polsce i jest duszą jednego z najważniejszych gazet w Polsce, Gazety Wyborczej. Jego głos zawsze był ważny. Jego rady, jego wskazówki, jego opinie na temat tego, co dzieje się w Europie, to taka postać, jak był swego czasu Václav Havel. Jeden z ludzi, powiedzmy sobie, najczystszy, najbardziej wolny z jakichkolwiek sekciarskich opinii i przez to tak istotna postać w Europie. Nasza demokracja w Unii Europejskiej dotyczy bardzo wielu milionów ludzi. Ja będę zadawał mu pytania, a on w ramach ograniczeń, jakie mamy w takiego rodzaju rozmowie, będzie odpowiadał na te pytania i zobaczymy, jak nam to się uda. Adam. Po pierwsze, ja cię właśnie przedstawiłem naszym gościom. W tym momencie twojego życia zawodowego, w tym momencie życia Europy, życia demokratycznego w Polsce, jak siebie postrzegasz? Jak widzisz swoją rolę w historii twojego kraju i w europejskiej walce o zdrową demokrację? Dzień dobry państwu. Najpierw, nim odpowiem na to pytanie Fernanda, to dwie uwagi chcę zrobić. Po pierwsze, że trochę się czuję jak na swoim pogrzebie, dlatego że tylko na pogrzebie o nieboszczyku trzeba mówić dobrze. No. Ja nigdy nie odgrywałem takiej roli jak Havel, ale tak się cieszę, że Fernando mówi o mnie z sympatią. I druga uwaga byłaby taka, że dwie książki Fernanda, przeczytałem więcej niż dwie jego książki, ale dwie. Etyka dla syna i Polityka dla syna. To jest taki wykład katechizmu współczesnej demokracji. Jedną z tych książek nawet wydrukowałem u siebie w gazecie w odcinkach. To jest książka tak ważna,
i tak dzisiaj aktualna i potrzebna. Jeśli chodzi o mnie, no cóż, ja mogę powiedzieć tylko tak, że w swoim życiu zawodowym się czuję dobrze. Ciągle gazeta, której jestem jednym z redaktorów, jest na pierwszym miejscu w Europie Centralnej i Wschodniej. To jest ważny dziennik i to jest dziennik, który jest instytucją demokracji polskiej. I mimo, że władza nam dokucza, atakuje nas, to ciągle mamy to poczucie, że czytelnicy są z nami, są po naszej stronie. Oczywiście mamy kłopoty, jak wszystkie dzienniki w Europie, że coraz większa ilość czytelników przenosi się do mediów elektronicznych, ale też nasz portal Gazeta Wyborcza w internecie też jest na pierwszym miejscu. W tym sensie jest ok. Natomiast jeśli chodzi o demokrację w moim kraju i o ład demokratyczny w Europie, no to tutaj należę do tych, którzy się o to bardzo niepokoją. Dzisiaj, jak spoglądam na świat, na to, co się dzieje w świecie idei, to mi się przypominają bardzo złe czasy. 30 lata w Europie. Mam takie wrażenie, że jest wypłukiwany środek. Słabnie w moim kraju, ale nie tylko w moim kraju. Słabnie demokratyczna lewica i demokratyczna prawica. Po obu stronach coraz większej siły nabierają ekstremizmy, nacjonalizmy, systemy autorytarne, idee ksenofobiczne. To ma różną postać w różnych krajach. Ale czy to będzie Brexit, czy to będzie Front National we Francji, czy to będzie Salvini w Italii, czy to będą Węgry Viktora Orbana, czy Polska Jarosława Kaczyńskiego, czy to będzie Rosja Putina, czy Stany Zjednoczone Trumpa, czy Turcja Erdogana, czy Brazylia nowego prezydenta. Wszędzie widzimy to samo zjawisko, że zwycięża duch autorytarny, duch nietolerancji, ksenofobii, duch, który odrzuca te zasadnicze wartości, na których było zbudowane, była zbudowana cała konstrukcja europejska, a więc duch oświecenia i duch otwartego ewangelicznego chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo w moim kraju, mówiąc ściśle katolicyzm, zaczyna przypominać coś, co w Hiszpanii się nazywało frankokatolicyzmu. A lewica zaczyna formułować idee coraz bardziej egzotyczne, których właściwie celem ataku są wartości oświeceniowe, czyli liberalne i socjaldemokratyczne. Więc w tym sensie daleki jestem od optymizmu. Są też konkretne przykłady, jak się zmieniają ludzie. Viktor Orban, którego jest dzisiaj premierem Węgier, który był przecież demokratą, dysydentem. Poznałem go w 1989
99 roku, kiedy był kimś zupełnie innym niż dzisiaj. To jeden przypadek. I inny przypadek to jest mój wieloletni kolega polityczny, Hiszpan Herman Terch, który zaczynał jako antyfrankistowski komunista, potem przez wiele lat bronił wartości demokratycznych Hiszpanii otwartej, Hiszpanii tolerancyjnej, mądrej, a dzisiaj jest w skrajnie prawicowej partii, a w europarlamencie broni autorytarnego reżimu, który w Polsce łamie konstytucję i prawa człowieka. To mnie niepokoi i to jest dla mnie syndrom, że dzieje się coś niedobrego. Co wynika z tego? Jedno z tego wynika na pewno. Jak naucza Fernando Savater swoich ksiądz etyka dla syna, trzeba się w każdej sytuacji sprzeciwiać tym tendencjom antydemokratycznym, nietolerancyjnym, wrogim prawom człowieka i trzeba bronić tych praw także wtedy, kiedy one są w defensywie, kiedy momentalnie przegrywają i kiedy są w mniejszości. Bo jeżeli ich nie bronisz, to stajesz się sojusznikiem sił antydemokratycznych. Tak, ja też uważam, że moment w Europie jest trudny i niepokojący, jeżeli chodzi o stan naszej demokracji. Postrzegamy je jako problemy poszczególnych krajów, ale ten problem dotyczy całej Europy. I dotyczy również tego, co się dzieje w Europie. Działanie demokratyczne, działanie Europy opiera się na demokracji w państwach członkowskich. Dlatego ten stan demokracji w poszczególnych stanach jest niepokojący, dlatego że to może być zaraźliwe. Ale jest coś, co mnie bardzo niepokoi, szczególnie w Hiszpanii, ale myślę, że w Polsce też to zjawisko istnieje. Chodzi mi o manipulacje wymiaru sprawiedliwości sędziów ze strony polityków, albo przynajmniej próbę tej manipulacji. Zarówno w Hiszpanii na swój sposób, jak i w Polsce widzimy politykę, która ma podporządkować sobie wymiar sprawiedliwości. Politycy myślą, że sędziowie powinni bronić pozycji rządu, a nie służyć równowadze władz. I biorąc pod uwagę, że władza sądownicza jest jedną z najważniejszych władz w państwie i fakt, że ta władza jest kwestionowana przez drugą z tych władz, to bardzo niepokojące zjawisko. Czy mógłbyś nam powiedzieć, Adam, jak wygląda sytuacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce? My w Hiszpanii też niepokoimy się o nasz wymiar sprawiedliwości. Ja muszę powiedzieć, że mnie bardzo zaskoczyło i zmartwiło to, co Fernando o Hiszpanii mówił. Ja nie miałem świadomości, że w Hiszpanii się dokonuje zamach na trójpodział władzy i będę musiał to przestudiować. Jeśli chodzi o Polskę, to sytuacja jest fatalna. Jest fatalna dlatego, że w Polsce rządzi formacja, która doszła do władzy pod hasłem imposybilizmu wymiaru sprawiedliwości. I ja nie chcę przez to powiedzieć, że przedtem było wszystko dobrze, bo nie było. I ten wymiar sprawiedliwości wymagał zmian i reform.
Ale wszystkie te zmiany, które się dokonały w ciągu ostatnich 5 lat, polegają na tym, że się po prostu mianuje funkcjonariuszy na stanowiska decydujące o wymiarze sprawiedliwości. W ten sposób został już unicestwiony Trybunał Konstytucyjny, a prokuratura, służby specjalne zostały w pełni podporządkowane w sensie politycznym rządzącej formacji. Oni mają bronić nie konstytucji, nie prawa, tylko mają bronić interesów rządzącej formacji i to robią. Jeśli chodzi o sądy, no to trwa bez przerwy to takie przeciąganie liny. Dlatego, że nasi sędziowie w dużej mierze zachowują się z wielką odwagą i z wielką determinacją i nie poddają się. Unia Europejska kilkakrotnie interweniowała na skutek skarg polskich środowisk prawniczych i ten zamach na niezależne sądownictwo, ja to nazywam bolszewizacją wymiaru sprawiedliwości. Bo oni pozwolą jak bolszewicy. Oni po prostu obsadzają swoimi ludźmi, a realne wyroki zapadają nie w sądzie, tylko w komitetach partyjnych. Taka jest idea. No ale są jeszcze ludzie, a ci ludzie się sprzeciwiają temu. Więc ja bym powiedział na twoje pytanie tak. Polska się tym różni od Rosji czy od Węgier, że wprawdzie mamy dość podobną władzę, która stosuje dość podobną retorykę i dość podobne metody, ale mamy opór społeczny na inną skalę. Bo Polska jest de facto przepołowiona. W ostatnich wyborach prezydenckich, które były czymś w rodzaju plebiscytu, to kandydat opozycji przegrał, ale dostał prawie tyle głosów, co kandydat partii rządzącej. To znaczy jedni i drudzy dostali po 10 milionów. Kandydat pracujący troszkę więcej, ale to jest nie do porównania z tym, co dzieje się w Rosji. Z kolei ten opór powoduje, że przyszłość jest niejasna i są pewne sygnały wskazujące na to, że w obozie rządzącym następują pewne pęknięcia, że nie wszyscy chcą iść na otwartą wojnę z Unią Europejską i z połową społeczeństwa. I tutaj rzeczywiście nie wiadomo, jak będzie. Natomiast nowym sygnałem dla całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej to jest to, co się dzieje na Białorusi. Tego się nikt nie spodziewał. Ja mam przyjaciół Białorusinów, tam byłem, rozmawiałem, rok temu byłem w Mińsku. Tego się nikt nie spodziewał absolutnie. To jest coś bez precedensu, żeby to społeczeństwo, które przez 26 lat było pod butem Łukaszenki, żeby teraz oni 5 tygodni, tydzień w tydzień wychodzą na ulicę i to są setki tysięcy ludzi. I nie tylko w stolicy, w Mińsku, ale i w małych miastach, miasteczkach i demonstrują pod hasłem odejść do Łukaszenki. I to jest
To jest takie niesłychane przebudzenie społeczeństwa obywatelskiego. I ja w tym widzę jakąś nadzieję na to, że ten proces zdominowania Europy czy świata przez te tendencje populistyczne nie jest nieodwracalny, że on się skończy. Ale jedno, co ważne jest, to jest to, że nawet jeśli oni przegrają te wybory, to przecież oni zostaną. Oni nie wyjadą wszyscy na Galapagos. Oni zostaną w naszych krajach. I teraz musimy zastanowić się, jakim językiem możemy mówić do tych ludzi, żeby przekonać ich, że warto nauczyć się współżyć z porządkiem demokratycznym. Dlatego, że to, co w tej chwili robi Putin, Orban, Salvini czy Kaczyński, to jest, czy nawet Trump, to jest właściwie próba zerwania z porządkiem demokratycznym. To jest próba zbudowania takiego państwa, gdzie instytucje demokratyczne mają taką fasadę. One niby są, ale tak naprawdę one nie funkcjonują jako instytucje demokratyczne. No w końcu ja pamiętam okres komunistyczny. Myśmy w Polsce mieli i parlament, i sądy, i gazety. Wszystko było, tylko nie było demokracji. To wszystko było na niby. To była fikcja. Więc jeśli chodzi o system prawa, no to tutaj Fernando dotknął sprawy centralne. Jeżeli nie obronimy prawa, to będzie oznaczało, że Polska się cofa daleko w tył, daleko w tył. Polska ma słabą tradycję demokratyczną, a większość krajów Europy Centralnej i Wschodniej, poza Czechosłowacją, też właściwie w dwudziestoleciu nie miała demokracji. Ani Węgry, ani Rumunia, ani Bułgaria, ani Polska. Ta tradycja była słaba bardzo. W związku z tym, żeby się ona zakorzeniła, potrzebne są niezależny wymiar sprawiedliwości. I jeszcze jedno. Niezależne media. Jeżeli im się uda zrobić z mediami w Polsce to, co zrobił Viktor Orban i Putin, gdzie właściwie nie ma niezależnych mediów. I teraz jest pytanie, dokąd oni zmierzają? Do czego chcą dojść? Na to pytanie ja nie mam jasnej odpowiedzi, ale mam takie poczucie, że wielu z nich tak myśli, mieć taką władzę jak Putin, móc wszystko przeprowadzić. A Putin myśli, mieć taką władzę jak ten Xi Jinping w Chinach. To dopiero jest przyjemność, to daje szansę. Więc to może być taka powolna droga do dyktatury, ale ja wierzę, że na tej drodze oni skręcą kark, a my im w tym pomożemy. Muy bien, pues bueno, yo me zapisuję sobie tą bolszewizację wymiaru sprawiedliwości, bo jak widzimy ma zastosowanie w innych krajach, nie tylko w Polsce. Ale w Europie dzieje się jeszcze więcej rzeczy. Wielokrotnie ten nasz niepokój o te zjawiska autorytarne, antydemokratyczne w krajach Unii Europejskiej prowadzi nas do pytania, co
powinna robić Unia Europejska wobec tych krajów, które zachowują się w sposób antydemokratyczny, które nadużywają władzy? Czy Unia Europejska powinna interweniować, powinna wywierać nacisk, powinna zajmować jasną pozycję wobec tych krajów, czy powinna jasno i agresywnie bronić demokracji? Czy tak jak niektórzy obawiają się, sprawiłoby to, że to by ułatwiło w tych krajach sprzeciwienie się Unii Europejskiej, czy wręcz oskarżenie Unii Europejskiej o to, że ingeruje w sprawy państw? Filozof hiszpański Santayana, który pisał o polityce, mówił o tym, że trudność do zaakceptowania, trudna kwestia do zaakceptowania w tych wszystkich sojuszach międzynarodowych jest to, że trzeba zaakceptować pewną utratę suwerenności na rzecz tych instytucji, tych grup. Czy to, że Unia zajęłaby stanowcze stanowisko wobec łamania praw w tych krajach, byłoby dobre dla tego, aby w tych krajach sytuacja się poprawiła, czy wręcz przeciwnie, czy nasiliłoby jeszcze te działania antydemokratyczne w tych krajach? To jest spór, który ja pamiętam od 50 lat. Jeszcze jak byłem bardzo młodym człowiekiem, to cały czas trwał spór, czy polityka détente, odprężenia ze strony Zachodu w stosunku do bloku sowieckiego, czy ona jest rozsądna, czy nie. Czy konferencja w Helsinkach jest rozsądna, czy jest znakiem kapitulacji przed sowieckim totalitaryzmem. Ja myślę tak, tu nie ma jednej odpowiedzi na ten temat. Zasadniczą rzecz biorą, suwerenność jest zawsze wielką wartością, ale nie jest wartością jedyną. Jeżeli w jakimś kraju, zwłaszcza jak ten kraj należy do Unii Europejskiej, instaluje się dyktaturę o hasłach i metodach parafaszystowskich, czy faszystowskich, czy też parabolszewickich, czy bolszewickich, to Unia nie może udawać, że tego nie ma. Unia została ufundowana na zasadzie filozofii antytotalitarnej. To antyfaszyzm stworzył pomysł na istnienie Unii. Długie lata Portugalia i Hiszpania były poza Unią. Dlaczego? Dlatego, że tu były dyktatury Salazara i Franco, a dla reżimów dyktatorskich w Unii nie było miejsca. I nie ma co dziwić się, że Unia otworzyła swoje drzwi dla tych krajów w momencie, kiedy została w nich zlikwidowana dyktatura. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że demokracja jest niedoskonała. Demokracja nigdy nie jest doskonała. Demokracja to jest, jak wiemy to od Churchilla, Fernando, jest to straszny sposób sprawowania władzy, rządzenia. Problem tylko w tym, że on jest lepszy z wyjątkiem wszystkich innych, które wypróbowano. To wiemy. W związku z tym jest absolutnie przekonany, że Unia powinna ingerować. Tylko pytanie, jak ingerować?
To jest pytanie. W tej chwili trwa spór w Unii, czy połączyć pomoc finansową z respektowaniem praw człowieka. I rząd Kaczyńskiego w Polsce krzyczy, jak to? To jest ingerowanie w wewnętrzne sprawy Polski. To znaczy, jak Unia pieniądze daje, to nie ingeruje. A jak się domaga respektowania praw człowieka, to ingeruje. No to jest nonsens przecież. Jeżeli się przystępuje do jakiejś wspólnoty, to się tym samym wyraża zgodę na respektowanie jej reguł. A regułą Unii Europejskiej jest respektowanie praw człowieka. Jeżeli z tego Unia zrezygnuje, to Unia nie ma sensu w ogóle. To tam będzie miejsce wtedy dla wszystkich. Dla faszystów i półfaszystów i maoistów i no wszystkich w ogóle. Otóż ja przekonanie mam, że ingerować trzeba. Tylko chodzi o to, żeby ingerować w taki sposób, żeby to było skuteczne. Na początku wystarczy upomnienie. I to będzie sygnał. I ten sygnał z Unii, na przykład do Węgier i do Polski poszedł. No oni powiedzieli, co tam, jakieś sygnały wysyłają, coś mówią. To teraz oni mówią o pieniądzach. No, to już sprawa zrobiła się poważna. Dlatego, że i polscy, i węgierscy, ci domorośli patrioci, oni wiedzą, że tam, gdzie chodzi o pieniądze, to skończyły się żarty. I zobaczymy, co będzie dalej. To jest proces otwarty. Ja nie wiem, ja nie znam po prostu faktów. Ja nie wiem, jak w Hiszpanii. Ale mnie się wydaje, że jeżeli te procesy manipulacji systemem wymiaru sprawiedliwości pójdą za daleko, to Hiszpania podejmie ryzyko konfliktu z Unią Europejską, jaki teraz ma Polska. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jak już to mówiłem, ja jestem fanem Hiszpanii, hiszpańskiej transformacji. Jeszcze w latach dyktatury w Polsce myśmy to studiowali i wszystkie te doświadczenia i Comisiones Obreras i nowa rola Kościoła katolickiego, ale też i te pęknięcia w obrębie frankistowskiej elity władzy i ta zmiana po stronie opozycyjnej i działalność takich ludzi jak Ruiz Jiménez czy partii socjalistycznej Felipe Gonzalesa, ale też i komunistów hiszpańskich, bo to ważne jest. Hiszpańscy komuniści, oni w gruncie rzeczy walczyli o demokrację, chociaż mówili, że walczą o komunizm, ale de facto walczyli o demokrację, bo komunizmu Santiago Carrillo w Hiszpanii zapalić nie mógł po prostu. Nie wiem, czy by chciał. Na podstawie tego, co ja wiem, moim zdaniem by nie chciał, ale faktem jest, że w praktycznej działalności komuniści hiszpańscy osłabiali reżim Franco, a jednocześnie osłabiali też Breżniewa. Dlatego, że głosili wspólnie z włoskimi komunistami hasło eurokomunizmu, a więc takiego skrętu w stronę demokracji. I dzisiaj już widać, że ci ludzie ani w Hiszpanii, ani w Italii nie zagrażają demokracji. Jeżeli na lewicy są siły, które mogą być niebezpieczne dla demokracji, to we Francji jest Mélenchon. Ale to nie komuniści, to co innego jest. Więc jak pytasz o ingerencję,
My Polacy jesteśmy bardzo wrażliwi na naszą suwerenność. Tylko suwerenność Orban czy Kaczyński pojmują tak jak Putin. Putin powiada tak, dawajcie pieniądze, inwestujcie u nas. My otwarci jesteśmy. A to, że chcemy otruć Nawalnego, no to nie są wasze sprawy przecież. To jest nasz Nawalny i nasza trucizna. Co was to obchodzi? Otóż to jest logika, która w moim przekonaniu w Unii Europejskiej jest nie do zaakceptowania. A już na pewno nie jest do zaakceptowania dla takich ludzi, którzy widzieli w walce z dyktaturą sens budowy wspólnoty ludzi przyzwoitych. Bueno, yo realmente mogę ci powiedzieć, że oby w Hiszpanii teraz tak podziwiano naszą transición, nasz okres przejściowy, tak jak się podziwia w Polsce. Od kilku miesięcy na całym świecie, w Europie żyjemy w czasach epidemii. Epidemia ta powoduje ogromne szkody i straty dla wszystkich. Wielu z nas albo straciło przyjaciół, członków rodziny, albo przeżyło wraz z nimi ciężką chorobę. Oczywiście epidemia ma też ogromne konsekwencje ekonomiczne. Świat będzie znacznie biedniejszy, jak ona się skończy. Europa też. A teraz ja zadaję sobie pytanie, czy telepraca, edukacja zdalna, wszystko to, czy to zmieni wiele relacji między ludźmi, na przykład w edukacji? Dla mnie w edukacji kontakt bezpośredni, osobisty jest najważniejszy. Uczymy się od żywych ludzi, nie od aparatów. Czy myślisz, że pandemia i wpływ pandemii na nasz sposób życia, na sposób, w jaki się spotykamy, uczymy, pracujemy, czy myślisz, że to będzie taka zmiana długoterminowa, czy jak epidemia się skończy, wrócimy do naszych poprzednich sposobów życia, nauki, pracy, etc.? Mnie się wydaje, że pandemia w sposób oczywisty trochę zmieni, ale nie przesadzałbym. To znaczy dzisiaj oczywiście widzimy tą zdalną pracę i to wszyscy to widzimy. Ja wiem, jak się w tej chwili odbywają kolegia redakcyjne. To już my nie siedzimy przy stole i dyskutujemy, tylko siedzimy przy komputerach i oglądamy się nawzajem. To oczywiście to co innego. Ale generalnie rzecz biorąc, to nie zmieni się. Nie zmieni się, dlatego że generalnie rzecz biorąc, no spójrz, wydawało się, że telewizor wszystko zmieni, że unicestwi teatr, kino, operę, nie unicestwi. Wydawało się, że kolej wszystko zmieni, bo ludzie popodróżowali dorożką, a teraz podróżują koleją. Potem wydawało się, że samolot wszystko zmieni. No, wszystko to coś zmieniało. Żyjemy inaczej niż w epoce
dorożki. Ale ludzie zostali jacy byli z ich pasjami, namiętnościami, radościami, z cierpieniem, ze strachem i z nadzieją. Zmiany cywilizacyjne nie oznaczają od razu zmian w naturze relacji międzyludzkich. Oczywiście w tej chwili są takie rzeczy, które mnie przychodziło do głowy. Młodzi ludzie umawiają się i się nie znają na randki przez komputer. Ja bym się z żadną dziewczyną nie umówił na randkę przez komputer. Ja bym musiał zobaczyć najpierw, porozmawiać z nią, zorientować się, czy ja się jej podoba, czy ja się mnie podoba. I wtedy można ostrożnie mówić o randce. A teraz proszę bardzo, przez komputer. No to jest nowe, ale czy to rzeczywiście wszystko zmienia? Nie. To oczywiście zmienia pewne formy, pewne aspekty. Ja się wydaje pod tym jednym względem, ja jestem konserwatywny bardzo. Znaczy, mnie się wydaje, że jeśli chodzi zasadnicze jest w naturze człowieka, i to przeczytałem w swoich książkach, zresztą Fernando, zasadnicze to jest to trwałe jądro, które w nas jest od czasu Hioba, od czasu starego Testamentu. I teraz chodzi o to, jak mi się zdaje, żeby być aktywnym i czynnym, żeby świat uczynić nieco bardziej przyjaznym, nieco bardziej dobrym, lepszym do życia, nieco mniej nieżyczliwym ludziom, ale nie mieć żadnych złudzeń, które mieli komuniści, że potrafimy zbudować świat bez konfliktów, świat doskonały, świat z utopii, gdzie ludzie będą życzliwi. Wszyscy sobie wzajemnie. Tak nie będzie nigdy. A jeżeli się do tego chce dążyć, to jest tylko jedna droga. Przez gułag. Tylko w gułagu wszyscy są sobie równi. Też nie wszyscy, bo nawet w gułagu są więźniowie i są nadzorcy. Ci, którzy pilnują tych więźniów. Chociaż się mówi, że wszyscy są równi. Nie są równi. Otóż wracając do początku. To, czego dzisiaj musimy bronić w Europie, to nie wiary w świat doskonały, ale musimy zaproponować taki język, taką narrację, która będzie przekonywująca dla tych młodych ludzi z Podemos, która będzie jakąś opowieścią dla nich, którą się warto będzie angażować, a która będzie lepsza niż ta nienawistna mowa populizmów, autorytaryzmów, nacjonalizmów, separatyzmów i ksenofobii. Jak ja tutaj w tej sali, jak mi powiedziałeś przed wejściem, tutaj urzędował to Torquemada. No więc jak myślę o Torquemadzie, to jednocześnie myślę dzisiaj o papieżu Franciszku. Franciszek stanowi wyzwanie dzisiaj dla Kościoła katolickiego, które ma te same kłopoty i te same problemy, które ma demokracja europejska. W Polsce zwłaszcza skandale pedofilskie, no. A jednocześnie w Polsce Kościół to była ta instytucja najwyższego zaufania. I teraz ja myślę tak, że nasi biskupi polscy
nie wszyscy oczywiście, ale bardzo wielu z nich mentalnie cofnęło się do 30. lat XX wieku. 100 lat do tyłu. I oni, więcej w nich jest z ducha Torquemady niż z ducha Franciszka. Tak naprawdę oni Franciszka uważają za heretyka. A ich prawdziwym wrogiem dzisiaj to, co oni nazywają neobolszewizmem, neomarksizmem, neototalitaryzmem. To jest co? LGBT. To, co jest dla nich najstraszniejsze, to jest gender. Gender jako ideologia neobolszewicka. To, co oni ogłaszają w poszczególnych miasteczkach i gminach, takie tablice przegłosowane przez rady gminne, strefa wolna od LGBT. No, ja jestem z tego pokolenia, które się w szkole uczyło, że były podczas okupacji hitlerowskiej takie tramwaje, gdzie było napisane Nur für Deutsche, tylko dla Niemców. Więc jeżeli ktoś mówi, tutaj nie ma miejsca dla LGBT w tym miasteczku, w tej gminie, no to mi przypomina czasy bardzo, bardzo, bardzo niepokojące. To jest mowa nienawiści. A jak obserwowaliśmy wojnę na Bałkanach, to po prostu się wszystko zaczęło od języka, od słów. Nim padł pierwszy strzał, to padły pierwsze słowa. I te słowa już budowały kulę, która zabijała potem. Więc ja muszę być optymistą, muszę być, dlatego, że nie mam innego wyjścia. Polak, który nie jest optymistą, powinien się powiesić. Musi być optymistą. Natomiast to jest taki optymizm bez złudzeń. To znaczy, ja wiem, że jeżeli się uda zatrzymać te fale, to nie znaczy wcale, że mój syn nie będzie miał do czynienia z następną falą. No ale na razie są podstawy do optymizmu. W Hiszpanii się udała transformacja. W Polsce się udał okrągły stół. Rozpadł się Związek Sowiecki. A Stany Zjednoczone, kraj rasizmu, wybrał na prezydenta czarnego Baracka Obamy. Białoruś zbuntowała się. W Austrii kandydat ekologów wygrał wybory prezydenckie. Słowem, mamy dla państwa nie tylko złe wiadomości. To dobre te też mamy. O złych trzeba pamiętać, ale za te dobre można wypić kieliszek dobrego hiszpańskiego tinto. Acepto absolutamente lo de la copa de vino español. Zgadzam się całkowicie z tym kieliszkiem wina. I ostatnia uwaga na temat dobrych wiadomości. Za miesiąc będą wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Jak myślisz, jaki jest najbardziej prawdopodobny wynik? Wiem, czego byśmy sobie życzyli, ale... No już odpowiedziałem na swoje pytania. Wiemy, czego byśmy sobie życzyli. Ja ci powiem. Ja jako prorok wolę nie przewidywać. Bo ostatnie moje trzy przewidywania wszystkie się nie sprawdziły. Myślałem, że w Polsce
wybory prezydenckie wygra opozycja. Nie wierzyłem w Brexit i nie wierzyłem, że Trump zostanie prezydentem w Ameryce. Trzy razy nie miałem racji. Więc tym razem ja wolę nie przewidywać, ale mogę powiedzieć tylko jedno. Jeżeli Trump wygra, to będziemy mieli przed sobą ciężkie 4 lata. Ciężkie dla ludzi, ale bardzo dobre dla dziennikarzy, bo dziennikarze będą mieli o czym pisać i wszyscy będą chcieli to czytać. Więc jak to się mówi, w Polsce tacy oficjalni ateiści jeszcze w czasach komunistycznych powiadali tak: jeśli nie ma Boga, to chwała Bogu. Ale jeśli jest Bóg, to niech nas ręka boska broni. Więc jeżeli Trump wygra, to niech go ręka boska broni. Bueno, efectivamente, sí. Por lo menos Trump siempre es muy... Dla dziennikarzy Trump jest przyczyną, jest zawsze bardzo zabawny, zawsze jest tematem dobrym, tematem do rozmów. Skończył się nam już czas, bardzo z dużą ciekawością słuchałem tego, co nam opowiadałeś. Jesteś jedną z osób, która najlepiej zna sytuację w Europie i cieszę się bardzo, że mogliśmy się znowu spotkać i porozmawiać, i mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie nasze spotkanie, że wkrótce znowu będziemy mogli porozmawiać.